Sonda. Statek transsieciowy Avalon, dowodzony przez Optimusa Naczelnego, zaginął. Prawdopodobnie trafił do innej strefy czasowej w pogoni za predatonami, złodziejami Złotego Dysku. Aktywacja kosmicznej sondy. Jeśli Optimus i jego załoga przetrwali, odnajdziemy ich i sprowadzimy do domu. Ostatni będzie pokarmem dla predatonów. Nie ja. Nie będę biegł za twoim bezwłosym tyłkiem. Optimus Naczelny, maksymalizacja. Znowu przegrałeś, szczurze. Czy kotów nie męczy ich własna głupota? To nie w porządku, Optimusie. Ścigałem się tylko ze szczurotronem. Mogłeś trafić na zwiadowcę predatonów. Musisz być ostrożniejszy. Myślisz, że Megatron traci czas na głupie zabawy? Dinobot, maksymalizacja. Opuścić tarczę. No, pokaż się. Co robisz? Włączyłem radar o dalekim zasięgu. Odbiera sygnały z kosmosu, ale nie mogę się przedrzeć przez zakłócenia energonowe. To pewnie sztuczka predatonów, albo coś gorszego. Zobacz, co tam się dzieje, szczurotronie. W porządku. Szczurotron, maksymalizacja. Potrzebuję więcej mocy. Gepardonie, maksymalizacja. Prawie go mam. No, skarbie, pokaż się szczurkowi. Możecie mnie podłączyć do kontaktu jako lampę stojącą. Czy to jest to, o czym myślę? Tak. Sonda kosmiczna. Cybertron nas odnalazł. Nabierasz mnie, wracamy do domu? Jeśli nawiążemy kontakt przez sondę? Przedrzemy się przez zakłócenia? Zrobię, co w mojej mocy. Wysyłam sygnał. Sygnał ginie w przestrzeni. Sonda poza zasięgiem komunikacji. Prawdziwa klęska. Zrobiłeś wszystko, co było można, Nosoronie. Nieustraszony przywódca ma rację. Wcale nie. Zawaliłem sprawę. Ale może mamy jeszcze szansę? Jak to? Wiesz, jak działają sondy? Można się z nimi skontaktować za pomocą sygnatury w transsieci. Ale my nie mamy kontaktu transsieciowego. Dlatego sonda nas nie odkryła. Ale wróci tu w drodze powrotnej. Gdyby więc udało nam się naprawić kontakt transsieciowy przed jej powrotem, to polecimy do domu. Fantastycznie.
Mamy punkt odniesienia, bierzemy się do pracy. Wiecie, że to terytorium Predatonów? Ten nudziarz ma rację. Grozi nam poważne niebezpieczeństwo. To najbliższy obszar bez zakłóceń. Mamy stąd jedyną możliwość nawiązania kontaktu z sądą. Tygrotron będzie stał na czatach. Jakie dziś słodkie powietrze. Ciekawe, czy Cybertron widział kiedyś coś równie pięknego. To Osator. Tygrotron, maksymalizacja. Mam dość gadania Megatrona i poszukiwania Maksymali. Twoje poszukiwania się skończyły. Następnym razem bądź ostrożniejszy. Osator posłużył jako przynęta. A ty zostawiłeś pułapkę? Nie. Przygotowałem test. Co chcesz testować? Moją nową zabawkę. Uwaga! Pociski! Optimus do Tygrotrona. Ruszaj na zwiady, Gepardonie. Już się robi. Bestia. Idę za nim. Może się na coś przyda. Jesteś nam potrzebny. Mamy mało czasu na nawiązanie kontaktu. Jasne. Przecież chcecie wrócić do domu. Co cię gryzie w czujniki, dynobocie? Nie chcesz opuścić tej brudnej planety? Boisz się, że stracisz kumpli i predatony? Was się boję. Chcecie wracać do domu, ale to nie jest mój dom. Mimo wszystko jestem predatonem. A kiedy przyślą po was ekipę ratunkową, czeka mnie los Megatrona, albo jeszcze gorszy. Nigdy na to nie pozwolimy. Będziesz traktowany jak jeden z nas. Skąd wiesz, że tego chcę? Tylko się zmęczysz, a strumień soczewkowy i tak cię dopadnie. Na matryce, co się dzieje? Działa. Wspaniale. Tarantulator, terroryzacja. Tygrotron, maksymalizacja. Życie jest pełne niespodzianek. Biedny tygrysek. Nie miałeś szans. Ma większe szanse niż myślisz. Jeden fałszywy ruch i po tobie. Odsuń się od Tygrotrona. Proszę bardzo. Co to? Gepardon, maksymalizacja. Czy kotów nigdy nie męczy ich własna głupota? Dwóch odpada. Zostaje czterech. Sygnatura transsieciowa odtworzona. Ile mamy czasu do powrotu sondy? 1,4 cykle. Lepiej się przygotujmy. Op-
Optimus do Gepardona i Tygrytrona. Odbiór. Megatron musi się o tym dowiedzieć. Zawiadom go, a ja będę miał oko na Maximale. Wkrótce będzie po nich. Czy to broń? Wygląda na nadajnik o dalekim zasięgu. Tak, ale dlaczego Optimus zbudował go na naszym terytorium? Zapytajmy kotka. Świetny pomysł. Co za koszmar. Koszmar dopiero się zaczyna, chyba że opowiesz mi o nadajniku Optimusa. Jego o to spytaj. Nie nadużywaj mojej cierpliwości, Kiciu. Co to? Kosmiczny radar. Wykrył nieznane urządzenie. Będzie nad nami za 10 cykli. Sonda. Sonda? Przygotujcie zmasowany atak. Musimy zniszczyć tę sondę. Przynieście soczewki blokujące transformację. Wygadałem się. I tak strzelaliby do sondy. Przynajmniej zostawili nas bez opieki. Co robisz? Wciąż się popisujesz kocioł zręcznością. Zrób coś, żeby nas wydostać z tych klatek. Zrobione. Potrzebujemy teraz modułu transsieciowego. Oby Nosoron przyniósł go na czas. Na pewno zdąży. Choć tobie na tym nie zależy. Szczurotronie, do diabła z wami. Megatron kazał rozwalić tę wieżę. Pociski przechwytujące. Załatwię tego Optimusa. Nie sądzę. Ja też nie. Wiedziałem, że ogon nie służy tylko do odganiania much. I co teraz? Wiesz, gdzie jest komora warsztatowa predatorów? Stamtąd znajdziemy wyjście. Idź za mną. Atak Skorpinera był na przystawkę. Wkrótce uderzy Megatron. Może Nosoron zdąży przed nim. Albo i nie. Dokąd poleciał ten gacek? Zawsze był tchórzem. Fakt. Ale jest specem od dywersji. Nie wiesz, co robisz, Megatronie.
Przeciwnie. Wiem wszystko o waszej sondzie i nie pozwolę na nawiązanie kontaktu. Do ataku. Niezła zabawka, co? Nie pozwolę ci na to, siostro. Dinobot, maksymalizacja. Wszystko w porządku? Nie mogę się transformować. To wina jej zabaweczki. O nie. Ależ tak. Twój czas się skończył, Optimusie. Błąd. Nigdy nie wrócisz na Cybertron. Nieźle atakujesz. Ale walka jest bezcelowa. Nie licz na to. Optimusie, nic mi nie będzie. Szybko, zajmij się nadajnikiem. Działa. No Soronie, prawie skończyłem. Muszę tylko wprowadzić kod. No Soron. Maksymalizacja. Musisz dokończyć sam. W tej formie jestem bezsilny. Jakie to smutne. Żaden predator nie będzie więźniem Maksimali, dopóki ja tu rządzę. Megatronie, nie. Cudownie. Jeszcze tylko jedno. Czas, żebyś udekorował klatkę, megadurniu. Raczej nie. Cybertron was nie znajdzie, a wojna potrwa dłużej, aż do mego zwycięstwa. Przesłaliśmy sygnał do sądy? Wracamy do domu? Nie dzisiaj, Gopardonie. Może kiedy indziej.